Jest wrzesień 2020 roku. Podczas casualowego przeglądania internetu natknąłem się na dosyć dziwną rzecz. A był to pomnik papieża Jana Pawła II, który trzyma kamień nad głową z wyraźnym zamiarem rzucenia nim. Pomyślałem, że jest to totalny absurd i kolejny wymysł internetowych śmieszków. No ale nie. Po chwili okazało się, że faktycznie ktoś wpadł na pomysł postawienia takiego pomnika zupełnie serio. Powstały przy tym liczne memy nabijające się z tej instalacji, ale tak naprawdę podłoże tego mema, jak i samych memów o pomnikach z papieżem, jest trochę bardziej skomplikowane. No a jakie? No, tego dowiecie się oglądając ten film. Pomnik papieża, który trzyma nad głową jakiś kamień, jest częścią większej instalacji artystycznej zatytułowanej Zatrute źródło. Dzieło zostało odsłonięte na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorem tej instalacji jest znany w środowisku rzeźbiarz Jerzy Kalina. Artysta ten tworzy od 50 lat. Jednym z jego ostatnich dzieł jest na przykład pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, czyli również znane w internecie schodki. Aczkolwiek spoglądając na jego pracę, to nawet taki ignorant artystyczny jak ja może stwierdzić, że to wszystko wygląda estetycznie, dostojnie i faktycznie możemy nazywać to dziełem sztuki. Kod więc pomysł na coś, co stało się pożywką dla memów i bazą dla karykatur. Spójrzmy najpierw na sam problem związany z czczeniem papieża Jana Pawła II. Nie ma co ukrywać, jest to chyba najbardziej znany przedstawiciel spośród naszych rodaków na świecie w czasach nowożytnych. Głowa kościoła katolickiego przez ponad ćwierć wieku. Duchowy przywódca, ogromna duma naszego kraju. Gdy papież zmarł w 2005, to cały kraj płakał i pogrążył się w żałobie. Aż z czasem jego kult stał się swego rodzaju autoparodią. Dlaczego? Oczywiście memy i trolling związany z postacią Karola Wojtyły rozpoczęła ta bardziej ogarnięta w memach czanowa część polskiego internetu w 2009, ale myślę, że to właśnie ten przaśny, prześmiewczy i w gruncie rzeczy na swój sposób obraźliwy dla samego zainteresowanego kult stał się powodem, dlaczego obecnie wśród młodszych osób Jan Paweł II stał się symbolem polskiego internetu, a nie wzorem czy autorytetem moralnym. Oczywiście nie kwestionuję tego, że Ojciec Święty to bardzo ważna postać w historii naszego kraju, jak i Europy, stąd pełne zrozumienie do nazywania jego imieniem ulic w miastach czy celebrowanie niektórych wydarzeń. W końcu w większości miast europejskich znajdziemy ulicę Jana Pawła II. Pamiętam, jak sam się zdziwiłem, gdy wylądowałem na lotnisku w Azorach, wychodzę na zewnątrz, a tam wielki napis Aeroporto João Paulo II. Niestety dla samego dobrego imienia papieża to w Polsce przybrało to wręcz karykaturalne rozmiary. W naszym kraju każde miasto prześciga się w tym, żeby mieć dużo papieża. Jego imię zdobi ulice, szkoły, musi być pomnik, skwer, rondo, a jak już nie ma możliwości, to chociaż tablica, że dawno temu ksiądz Karol Wojtyła kupił sobie kaszankę w jakimś spożywczaku, albo że stanął sobie przy jakimś płocie i z kimś rozmawiał. Dochodzimy tu do swego rodzaju konfliktu pokoleniowego, no bo młodsi, którzy nie pamiętają w ogóle pontyfikatu Jana Pawła II, to chcieliby się dowiedzieć, skąd uwielbienie do jego osoby, więc sięgają do wiedzy starszych, a wtedy słyszą, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był, obalił komunę, lubił góry, stał na budzie, jak grał w piłę z kolegami i w ogóle obejrzyj ten film z Piotrem Adamczykiem i oczywiście pod żadnym pozorem sobie z tego nie żartuj, nawet jakoś niewinnie, bo nie wolno. Nie i koniec. Taka odpowiedź nie satysfakcjonuje chyba nikogo, no a chęć zarobku i podążania za kultem papieża doprowadziła do robienia na jego wizerunku pieniędzy, tworząc wizerunek popkulturowy daleki od tego, jaki on sam chciałby mieć. To znaczy, tak mi się wydaje, że takiego to nie chciałby mieć. Tu dochodzimy do memów z pomnikami. Jak już powiedziałem, to każde miasto w Polsce chce mieć swojego papieża. Niestety, żeby postawić estetyczny pomnik, potrzeba do tego pieniędzy oraz artysty, a tu moce przerobowe są ograniczone, a zapotrzebowanie na papieskie pomniki jest większe niż możliwości ich stawiania, stąd powstała cała seria kompletnych artystycznych niewypałów, jak papież tancerz, papież Urban, papież Pudzian, papież, który nie wziął Rutino Scorbin, cwany papież, półpapież i można tak wymieniać. Tutaj również obalę pewien mit, bo często słyszy się o tym, że papież nie chciał tylu pomników i przypisuje mu się słowa typu zamiast stawiać mi pomniki, zróbcie coś dobrego dla ludzi czy coś takiego. A przypisuje mu się to, ponieważ coś takiego mogłaby powiedzieć osoba wyrażająca ogromną skromność, czyli będąca wzorem cnót wszelakich. No ale Karol Wojtyła nigdy tych słów nie powiedział. Mało tego,
Pierwszy pomnik papieża w Polsce stanął w roku 1980 w Krakowie i został przywieziony do kraju przez samego Jana Pawła II, który go uroczyście pobłogosławił, więc można powiedzieć, że postawił pomnik samemu sobie. Ale ej, spokojnie, myślę, że to mógł być taki element trollingu z ówczesnymi władzami w Polsce. I wtedy pan papież to taki był śmieszek. Okej, rozgadałem się o tych pomnikach, pozwólcie, że teraz zinterpretujemy, co artysta miał na myśli. Otóż, żeby to zrobić, musimy cofnąć się do 21 grudnia 2000 roku, kiedy to odsłonięto pomnik, czy raczej instalację artystyczną, zatytułowaną 9 godzina autorstwa Włocha Maurizia Cattelana. Dzieło te przedstawia Jana Pawła II, który leży przygnieciony ciężarem meteorytu, czy po prostu jakiegoś kamienia. Można oczywiście bawić się w interpretację tego dzieła, ale sztuka pana Cattelana jako sztuka nowoczesna polegała głównie na szokowaniu i wywoływaniu bólu dupy, a w przypadku tej instalacji sprawdziło się to znakomicie. A w ten sam dzień, gdy doszło do odsłonięcia instalacji, to poseł ówczesnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Witold Tomczak odpalił się tak mocno i nie wiem, chyba chciał pomóc figurze i zdjąć z niej ten ciężar tego kamienia, przez co ją uszkodził. I tu mała ciekawostka, został on, chyba słusznie, oskarżony o zniszczenie obcego mienia. Sprawa ciągnęła się aż 15 lat, bo miał on immunitet europosła oraz zwykłego polskiego posła, aż w końcu przydawniło się to w 2015 roku, na całe szczęście Andrzej Duda w 2017 ułaskawił go w tej sprawie. Ilość czasu i fakt, że ingeruje w takie bzdury sam prezydent, mnie przeraża. Figura stała się słynna w popkulturze, na przykład wystąpiła w czołówce do serialu Młody papież na HBO. No i właśnie, instalacja Zatrute źródło jest odpowiedzią na 9 godzinę. Tutaj papież nie jest jakimś cieniasem, na którym leży kamień, o nie, nie. Tutaj on jest tytanem, który twardo stoi, trzymając ten meteoryt nad głową, pokazując swoją nadludzką siłę i wygląda, jakby miał nim cisnąć w czerwoną wodę, w której stoi po kostki. A woda ta i jej barwa ma reprezentować lewactwo, komunę i z czym tam jeszcze Karol Wojtyła walczył. Niezależnie od interpretacji czy samej intencji autora, muszę przyznać, że bardzo mi się podoba taka walka na rzeźby, gdzie jeden odpowiada drugiemu, odnosząc się do innej pracy. I cóż, większość osób chyba nie od razu zrozumiała ten przekaz artysty i od samego początku zaczęła robić sobie z tego jaja. Grupa znana jako Lotna Brygada Opozycji uznała, że wpuści do tego baseniku dmuchaną kaczuszkę, do tego niezliczona ilość memów, gdzie papież był porównywany do bohaterów z Heroesów Trójki, do Avengersów, zamiast meteorytu trzymał kremówkę i co tylko jeszcze wyobraźnia wsadziła memiarzom do głowy. I jak myślicie, czy powstanie odpowiedź Cattelana na instalację Kaliny? A potem Kaliny na Cattelana? To oznacza sporo nowych memów, więc ja jestem za. Do widzenia Państwu. Kremówka z Wadowic.